Tutaj jest orkiestra. Orkiestra jest i tambor majorka. A lewa do lewa, prawy? Prawy do lewego. Wyrównajcie czwór. Witajcie, witajcie! Cukierka mi dajcie! Z rumem, który jest ten. To nie ja. Stałaś go? Nie. Czemu? Nie, nie lubisz rumu? Nie. A ty lubisz rum? Nie. A herbatę z rumem? Lubię. No. Oczywiście więcej rumu jak herbaty. Ja też lubię. A ty jak masz na imię? Iga. Iga. A ty? A ty? Karolina. Karolina. To będziesz rozsypywać jak te kwiatki na procesji. Cukierki. No, jak te kwiatki na procesji, no, no. Rozumiem. O, latarnia morska. Może coś do ucha, że tak powiem. Nie do nogi, ale do ucha. Wiesławo, czy jesteś tutaj z nami? Czy może coś dla ucha orkiestra nam tu zagrać? Zobacz, ile ludzi tutaj przyszło posłuchać tak pięknego brzmienia. No grajcie, grajcie. Grajcie. Może mi się bardzo świadomo. Ludzi w Łebie się nazbierało. Jesteśmy na paradzie z okazji Święta Łeby. Pomorska Telewizja Narodowa z Gdańska, z Czerwony Korsarz. Zapraszam do Łeby. Dzisiaj jest 11 lipca. Neptunie, może dwa słowa dla Pomorskiej Telewizji Narodowej. Co tu się dzieje w tej Łebie? Proszę Państwa, wchodzimy w moje święto. Czyje? Przepraszam, Święto Łeby. No. Ale jako, że ja jestem panem z Łeby. Wszystkich mórz i oceanów, dlatego też jest to moje święto. Też. Pozdrawiam wszystkich. Kąpcie się w morzach moich, ale nie świećcie. Przyjmij od Bractwa Pirackiego ten oto cukierek z rumem. Grazie. Zagryź se. Ty masz być przy mnie, naucz się chodzić ze mną. Czekamy na księcia, który jest. Rozejść się, drogę dać tam! Na chodnik! Rozejść się na boki! Marihuana, tu do mnie, chodź, tu stań koło mnie. Chodź tu do mnie, będziemy na przelew. Będziemy na czele szli. Idziemy na czele. Jesteśmy po drodze, idziemy w słusznym kierunku. Koniec, widzę, że są po drodze.
Rozumiem, Neptunie, że będziesz maszerował na czele tego korowodu. Właśnie nie wiem. A gdzie prozerbina twoja? Uciekła z jakimś kursarzem. Nie, to na pewno nie mój człowiek. Moi to tak by nie zrobili ciebie. Ja nie cię znajdę jakoś zaraz. Dobra. Chodź no tutaj do mnie. Neptun cię potrzebuje na chwilę, chodź. Nie? Tak? Po co? A zaraz się dowiesz. O, ta może być? Dla Neptuna. Rozerbina. Nie, mam już swoją, czeka na mnie. Ach, dobrze. No bo już chciałem cię na zastępstwo dać. Nie, nie, ona idzie ze mną. No ale wiesz, Rozerbina zaginęła, chcieliśmy na zastępstwo. Ale ja jej nie oddam. Co, taka zakochana? Nie? No. Jak tu się całują? Co my się tak całujecie? A co masz? Dziękuję ci bardzo. Dzień dobry. No, a wy co? Dajcie mi powąchać te kwiatki. Ładnie pachną. A twoje? Twoje bardziej pachną. No, widzi pan, bo ma więcej. To nie dlatego. To jest po prostu inny odór. Inny odór? A ty masz ładne kwiatki, daj pomachać. Proszę. Jak masz na imię? Klaudia. A ty? Wiktoria. Twoja siostra? Nie. Podobna jak cholera. A ty jak masz na imię śliczna? A ja mam Danka. Danka. Co znaczy dajesz? To nie tak znaczy. To znaczy ja biorę. Ty dajesz. No wiesz, Pan Bóg stworzył kobietę, żeby dawała, a mężczyznę, żeby brał. Taka jest zasada. No taka jest zasada. No, co? Co się wypierasz teraz, Danka? Duży? Jak masz na imię? Emil. Emil, a ty? Ja mam imię Kuba. Kuba. I tak z Emilem razem. No ja lubię Emila. Rozumiem. Dobrze. Zatańczy. Tak mi się uchłamy. Wracamy. Jeszcze chwila, wytrzymajcie Państwo w ogonie i już się mogą wytrzymać. A rozumiem Was też, moi drodzy, wy nie możecie wytrzymać. Bo tam na zwieńczeniu dzisiejszego przemarszu czeka poczęstunek. Cześć Kaszewa. Chcemy miejsca zażyć. Jo. Są Kaszubi, są Kurale, goście z Mikołaje, którzy przywieźli 150 jajek, moi drodzy. Taka dzisiaj będzie impreza. No drogę dać! Rozejść się na bok! Schować na boki się! Bo będziemy strzelać! No! Wszyscy na boki! Na chodnik! Już! Nie mam czasu, uciekaj teraz, bo cię odstrzelę! Nie wychodź więcej mi tu z szeregu! Wchodzimy na bok, bo koniec! Thank you.
Dobra. Marihuana, chodź do przodu, razem. Kaszuba, wejdź do środka. Wolnie, wolnie, wolnie. Zatrzymania. Weź mi tu pasek, ja tu sobie zatrzymam. O, dobra. Ja muszę ich kręcić i... No, zakręcić. Widać na koniach tam szlachta polska. Ze stadiny Senna. Gdzie musi wolniej, wolnić, wolnić. Ty nie nadążasz, no. Zwolnić do mnie. Bo tam dzieci, dzieci są. Ale pociągają z tym. Czerwony. Czerwony korsarz. Ale wolniej, wolniej. Tak. Wolniej, wolniej. Idziemy wolniej. Za szybko lecicie. Wyluzać. Turystów dużo, patrzą się, a my maszerujemy dalej. A
Kaszeba, skąd jesteś? Ja z Luzina. Jak? Z Luzina. No, ludzie, wyluzujcie. Ludzie, uważajcie, bo zażywamy. Zażywamy se. Bo my se tam zażywamy. Tabaka. Chcemy se zażyć. Jedziesz do Chmielna? Na zawody? Chyba. Ja byłem siódme miejsce miałem raz. Miałeś? Na Mistrzostwach Polski, no. Ja w zeszłym roku nie byłem. Bo ja byłem gdzie indziej zaproszony, więc już tak nie wiem. A kiedy teraz będzie? Wiesz? No nie jest. No nie jest. Oczywiście marihuana niesie kwiaty, schowała za to karabin za tymi kwiatami. Czekaj, jak filmujesz? Nie. Stoimy? Stoimy? Nie. Daj mi to. Daj, bo nie wiedzą o co chodzi. Dawaj. O, dobra. Proszę. Marihuanie daj, bo ona zażywa też. No weź trochę, no. No daj rękę. Daj rękę na staw. No weź, no co? Nie tak, kciukiem. Na kciuka. Tu ma być przejście, droga ma być wolna. Nie wsadza się tutaj. Na chodniki, proszę. Z tyłu konie są, uwaga na dzieci. Dobrze, że podwoda. No, wczoraj było kiepsko, przedwczoraj lało tych. Przedwczoraj to w kratkę. Ja tu jestem od wtorku już. Ja myślałem, że to się nie uda. Nie, to trzeba być pozytywnie nastawiony do życia. Dalej. Orkiestra.
drodzy. Tambur major pani Wiesława Wojciechowicz. To ta laska z największą laską dzisiaj. Marszałek Sejmu. Fajna laska! Fajna laska. Czerwony korsarz się nie liczy. On nie jest kobietą. Nie wierzcie, nie wierzcie. Ale ja kocham kobiety. Ja to wszystko rozumiem, ale uwaga na portfele. Zaraz zapytam. Na boki prosimy. Na boki. Na boki. Dać drogę na boki, proszę się rozejść. Wszyscy na bok, bo konie będą jechały. Zejść na chodnik. Bo tam czeka tor, a nie wiadomo, czy dla wszystkich wystarczy. Niszy wielki napis, napis na murach. Chleba światu, to konie. Tak się mówią w dawnych czasach. Jedźcie na bok zabrać, bo tu konie jadą. Zejdźcie na chodnik, dalej. Cofnąć się za krawężnik. Cofnąć się za krawężnik, konie będą jechały. Odejść tutaj z ulicy. Zejdź z ulicy. Były już dzisiaj w salonie piękności. Sprawdzimy się na wybiegu i dzisiaj tutaj właśnie prezentują się. Uwaga, uwaga, uwaga. Uwaga na bok wszyscy. Rozejść się! Zejdź, bo konie tu jadą. Odejdź na bok. Za krawężnik, proszę za krawężnik. Zejdź się na bok. Zejdź z ulicy! Się. Ręce do góry! Dajesz. Złoto, srebro przygotować, będziemy rabować. Kończyk w Jezuszu. Ręce do góry wszyscy, już poddać się. Złoto, srebro przygotować, będziemy rabować. A ty daj buzi, bo cię wezmę na gwałt. Już! Już! Ręce do góry! Chowaj ten aparat, bo zginie! Ręce do góry! Złoto, srebro przygotować! Zaczynamy rabować! Ręce do góry wszystkie! Już! A ty pójdziesz na gwałt dzisiaj! Ręce do góry! Złoto, srebro przygotować, bo rabujemy! Chcesz iść na gwałt? Wyjmij ręce z kieszeni, bo ci małe paznokcie ogrycie, chłopie. Odważny, nie? A co? Ręce do góry, poddać się! Ręce do góry, złoto, srebro przygotować, będziemy rabować. A ty chodź ze mną na gwałt. Ręce do góry wszyscy, poddać się! Złoto, srebro przygotować, będziemy rabować. Ręce do góry już! No. Ręce do góry! Prawo. Bo tu już zagrożony. Ręce do góry wszyscy, poddajcie się! Ręce do góry, już! Złoto, srebro przygotować, będziemy rabować. Dawaj. Odstrzelę ci teraz klinoty, młodzieńcze. Naprawdę bardzo fajna tambur major. Jesteśmy na ulicy Wojska Polskiego. Maszerujemy równym krokiem, jak to na wojsko przystało. Mamy tutaj pancerny samochód, czyli Wojska Polskiego i wojsko stoi tutaj polskie. Co to za nielegalne robienie zdjęć? Ręce do góry.
dochodzimy tutaj do skweru. Tu mamy amfibię, czyli pojazd pływający. A my tu mamy dużo pokrytego sprzętu pirackiego, pływającego. Co? Idzie teraz? Na lewo! Na lewo patrz, nie, to gdzie ta scena jest, nie wiem. O jest, zablokowany. A tutaj zastawiony. Tam dalej. Za samochodami, za samochodami, tam. W alejkę wejdziemy, tam. Na alejkę, na alejkę. Nie, na aleję. Na aleję pójdziemy. Tysiąclecia ulica. Ręce do góry, złoto, srebro, przygotować, zaczynamy rabować. Ręce do góry, szybko. Wyjmij ręce z kieszeni, bo ci moje paznokcie obejrzę. Dajcie drogę, zrozejść się. Drogę dać. Prosto. Rozejść się. Drogę dać. Zejść na bok. Zejść na bok. Rozejść się, zejść na bok. Na drogę dać. Zejść na bok, bo będę strzelał. Na bok, ludzie. Z drogi! Konie jadą, konie! Uwaga, na bok! Na bok wszyscy, na bok uciekać! Na bok zejść! Łeba, oto na naszej scenie zaprezentowali się i kilka słów powiedzieli. Wszyscy na bok zejść! Witamy serdecznie Orszak, brawa! Poszli bokiem! Brawa serdeczne! Dobra, idziemy bokiem. Chodź, 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 Kaszepa, my idziemy do góry, chodź. My idziemy na scenę, bokiem, chodź, dawaj. Kaszepa, chodź na scenę. Marihuana, chodź się. Dawaj, dawaj. Przepraszam, przepraszam, drogę dać. Drogę dać. Otwórzcie, otwórzcie, bo my tu z delegacją. Cześć. Dobra, spoko. Kapitan. Korsarz. Ahoj. Jesteśmy tutaj, zmieszczą się wszyscy. Jesteście. Jesteśmy, dawaj tu. Chodź, chodź, chodź szybko do góry. Kaszepa. Proszę Państwa, niezwykła chwila. Orszak już do nas dotarł, jesteśmy gotowi. Słyszeliście Państwo nie tylko piękne widoki, ciekawe możliwość obejrzenia, przyjrzenia się tym Państwa pięknym, drodzy Państwo. Chodź, panie, ale również będzie poczęstunek, a za chwilę zaczniemy wybory. Drodzy Państwo, panie i panowie, witamy serdecznie. Ja uciekłem z komisji, ledwo zdążyłem. Z komisji? No, ja byłem w komisji. A mieć komisji do wyborów, tak? No. Dobra. Dobra, jesteśmy tutaj na scenie. To za chwilę się zacznie oficjalna impreza. No. Tutaj orkiestra. Ciasno to jest, w ogóle to taki plac, to on powinien być opróżniony w ogóle z tych stoisk, bo w tym momencie no to jest popieprzone, no żeby tutaj handel i wszystko teraz. Drodzy Państwo, ja nie wiem co za chwilę dziać się będzie, ale wygląda na to, że to będzie niezwykła chwila. Orszak, drodzy Państwo, widzicie, już nie tylko dotarł do nas, ale za chwilę będzie na tej naszej scenie. A zatem, drodzy Państwo, witamy serdecznie. Witamy, witamy. Proszę Państwa, jest z nami burmistrz miasta Łeby, Andrzej Strzegwiński. Witam serdecznie. Witamy, panie Andrzeju. Książę Łeby, Zbyszko Pierwszy, ale burmistrz za chwilę będzie, mam nadzieję. Piotr Jakubowski, burmistrz miasta Mikołajki, także się pojawi. Witamy wszystkich przedstawicieli radnych miasta Łeba, drodzy Państwo, i poszczególnych gości. Witamy oczywiście przede wszystkim już tutaj od godziny 18. Witamy Państwa, którzy do nas dotarli po zakończeniu wyborów. No,
Norway Miss Lata Webla 2015. Wyborów niezwykle emocjonujących. Wszyscy Państwo prezentujecie się niezwykle. Ja czuję się jakoś tak nie na miejscu ugrany. Trochę jakby z innych czasów. Witam serdecznie, proszę Państwa, tu zrobi się rzeczywiście niezwykle wyjątkowo. Słodko, także posłyszeliście Państwo, że będzie poczęstunek dla Państwa, będzie tort, a Pana ludzi słyszały, że trzymaj, to dla niej. Zupa będzie Zrumem, dziękuję. Podobana, czyli nie jest słodki poczęstunek. Drodzy Państwo, za chwilę przekażę oczywiście głos. Reszta. Jest z nami, jeszcze raz przypomnę, książę Łeby Zbyszko I i burmistrz miasta Andrzej Strzechiński. Witamy pana burmistrza Czerwony Korsarz, marihuana, przywitaj się. Gdzie moja adiutantka? Adiutantka, chodź tu, chodź tutaj. Burmistrza, przywitaj. Dzień moja adiutantka. Przekazuję wam głos, panowie. Zaczynamy, ja nie wiem, czy tak wypada przekazać głos od razu burmistrzowi, czy pięciu Łeby, czy też może widzę, że pani tu jest bardzo chętna, więc proszę bardzo, kłaniam się do stóp i oddaję mikrofon. Serdecznie witamy w tym gorącym naszym pięknym mieście. Dziękujemy za przybycie naszym gościom, naszym uczestnikom przemarszu, polonistom. Witamy władze miasta, łącznie z nimi gośćmi. Serdecznie wszystkich witamy i teraz przekazuję Witam wszystkich serdecznie w tym naszym pięknym grodzie, który się nazywa Księstwo Połeba. Panowie, mam życzyć pięknej pogody. Jeszcze raz oddaję teraz głos panu burmistrzowi, który też przywita. Witam serdecznie. Ostatni. Proszę Państwa, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj wyjątkowa chwila. Co prawda parę dni temu obchodziliśmy okrągłą rocznicę 650-lecie naszego wspaniałego miasteczka. Proszę Państwa, jedno z niewielu miast na Pomorzu, które ma prawa miejskie, otrzymała tyle lat temu. Proszę Państwa, włącznie z księstwem i całym dworem zapewniliśmy dla Państwa dzisiejszą wspaniałą pogodę, ale nie odbyłoby się to wspaniałe wsparcie naszego kolegi Kaszuba, proszę Państwa. Jedyny prawdziwy Kaszub z Łeby. Jeżeli chcecie, proszę Państwa, poczęstuję Was wspaniałym tabakiem.